Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę o zajmowanie miejsc. Bardzo proszę o podpisywanie listy obecności. Witam szanownych gości na naszej sesji. Widzę, że posiadamy kworum do podejmowania uchwał. Zatem otwieram 41. sesję Rady Dzielnicy 16 Wieńczycy. Wobec braku uwag do protokołu z 40. sesji Rady Dzielnicy 16 stwierdzam jego przyjęcie. Projekt porządku obrad został przekazany pismem z dnia 13 stycznia. I zarząd do tego porządku, do tej propozycji przygotował wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia starań mieszkańców o budowę ekranów akustycznych wzdłuż ulicy Generała Okulickiego. Jako punkt 6 porządku obrad. I teraz głos za. Dostaliśmy pismo z prośbą od Spółdzielni Mieszkaniowej Wieńczyce, która w imieniu mieszkańców osiedla Kombatantów i Kalinowego zwraca się z prośbą o poparcie ich starań. W tym niniejszym właśnie ta uchwała będzie wyrażała nasze stanowisko w tej sprawie, że chcemy przyłączyć się do starań właśnie tych mieszkańców o to, aby w tej lokalizacji w jakiś tam sposób została sytuacja poprawiona. Mówimy o hałasie. Dużym natężeniu ruchu. To był głos za, głos przeciw. Nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu. Przy jednym wstrzymującym, tak? Czy są jeszcze jakieś inne punkty do wprowadzenia pod obrady dzisiejszej sesji? Zmiany porządku, jeżeli. No to znaczy, to jest moja kompetencja, aczkolwiek to na razie będziemy głosować porządek obrad. Wobec braku uwag stwierdzam, że przedstawiony projekt porządku obrad jest stanowi porządek dzisiejszej sesji. Punkt drugi. Sprawozdanie z bieżącej pracy zarządu. Bardzo proszę, pani Bożena Grzegorzek, bardzo proszę. Ja przepraszam, panie przewodniczący, chciałam zgłosić zmiany porządku zebrania, a przechodzimy do poszczególnych punktów. Ale ja mam pytanie, co pani chciała zgłosić? I po prostu chciałam prosić o zmiany w porządku zebrania. Po punkcie trzecim, bo jest podobna tematyka, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii przedłużenia umowy najmu, to jest jedno najprawdopodobniej mieszkanie. I punkt piąty, później jest punkt czwarty o innej treści. Punkt piąty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii przedłużenia umowy najmu. Proponowałabym, aby po punkcie trzecim był punkt piąty, bo ta sama najprawdopodobniej tematyka, tylko chyba inny lokal mieszkalny i inny najem. A jaki to ma wpływ? Proszę, no ja, dlatego ja się też zastanawiam, dlaczego... Dlatego, że kolejność, ale to nie dlatego, dlatego, że wnioski wpływały w różnym... Także nie ma to, ale to i tak nie ma znaczenia ze względu na to, że głosowanie uchwał mieszkaniowych nie stanowi problemu u nas na sesji, a poza tym kolejność tutaj nic nie wnosi, prawda? Także zostajemy przy naszym porządku obrad. Proszę bardzo.